Bardzo lubiłam tę postać. Grałam tam Danuśkę. Ukochane moje. Bardzo dobrze to wspominam. Kompletnie nie pamiętam, co to była za sytuacja. Bardzo to jest dziwna peruka a la garnek. I mina też, za którą mnie przepadam. Danusia Stenka to był teatr w telewizji w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz. Bardzo lubiłam tę postać, Złodziejki Chleba. Bardzo dobrze to wspominam. A to jest film, uwaga, Krzyżacy, który nigdy nie wszedł na ekrany. Pamiętam, że tam się spotkałam z Leonem Niemczykiem. I do tej roli uczyłam się tańca na róże, który okazał się niezwykle wymagającą i trudną rzeczą. A tu właśnie zdjęcie z Leonem. No, stylowa oczywiście wymyślona przeze mnie. Grałam tam Danuśkę, ale trochę chyba dziwną. To pamiętam, to była rola, którą zagrałam gościnnie w Niani. To są włosy a la Jaga Hupało, może trochę dłuższa grzywka. W każdym razie pamiętam, że dostałam propozycję zagrania w tym serialu i ta rola mi się nie podobała. I zadzwoniłam do nich, że jeżeli mam zagrać w tym serialu, no to musi to być wyzwanie, to musi być sztos, to musi być coś kompletnie innego. I Karol Klementewicz, który wtedy pisał ten odcinek, napisał ją specjalnie dla mnie, więc jestem mu bardzo wdzięczna. Zagrałam jakąś taką rockmenkę. Wydarzenie, a mianowicie Błądzenie w Teatrze Narodowym, to była pierwsza moja rola u Jerzego Jarockiego. Akurat ten fragment to jest Albertynka. Też duży wkład mam w to coś, co mam na głowie, w ogóle w cały ten kostium. Kochałam to grać. To jest dobre, też anegdota jest związana z tym zdjęciem. To jest zdjęcie oczywiście z pierwszego Killera. Było strasznie zimno, kręciliśmy to na Placu Piłsudskiego. Zdjęcia nocne, jakaś wczesna wiosna. I ja po prostu tak strasznie mi było zimno, tak się trzęsłam, że nie byłam w stanie, znaczy na mnie jak było ujęcie, to jeszcze wypowiedziałam wszystkie kwestie, ale kiedy już było ujęcie na pana Jerzego Sztura, nie byłam w stanie wymówić żadnej kwestii, bo tak szczękałam zębami. I pamiętam, że to był po prostu chyba jeden z większych obciachów, który przeżyłam na planie, bo mówiłam do niego po chińsku, bo dziękuję. Na co on odpowiadał świetnie, płynnie tekstem, ale jak widać też różnica tuszy. Może mnie trochę usprawiedliwiać. Przeprosiłam go oczywiście za to, powiedział, że nie, tam poklepał mnie po ramieniu. Powiedział, że nic się nie stało, że on to rozumie.